Hejka moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z filmem o mojej pielęgnacji, o kosmetykach, które włączam przy takiej pielęgnacji, kiedy stosuję kwasy, retinol, jakieś po prostu mocniejsze substancje, bardziej drażniące, bardziej takie powodujące, że nasza skóra może się przesuszać, łuszczyć, właśnie podrażniać i tak dalej. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Ten film o takiej mojej tygodniowej pielęgnacji ja Wam nagram. Tak jak Wam obiecałam, to nie jest ten film, jeszcze tamten film to będzie zupełnie coś innego. I pierwsze co, czyli oczyszczanie. I jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry podczas stosowania, głównie tutaj będę nawiązywała do retinolu i kwasów, bo to są takie bardziej drażniące substancje, które powodują, że nasza skóra może się też przesuszać i być taka nadreaktywna. Retinol jest tutaj łagodniejszy, ale retinol też bym podpięła, bo stosując wszystkie tak naprawdę aktywne substancje warto tą naszą skórę koić, regenerować, nawilżać. To nam nigdy nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. Jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry takimi delikatnymi substancjami, to tutaj pamiętajcie właśnie, że nie stosujecie raczej takich peelingujących żeli, jakichś mocno ściągających, mocno wysuszających, takich bardzo agresywnie oczyszczających. I ja tu Wam dwa naprawdę bardzo fajne, delikatne preparaty do oczyszczania skóry mogę polecić. Bardzo fajnie sprawdzają się też na przykład jakieś olejki. I też możecie robić dwuetapowe oczyszczanie, to też jest naprawdę świetna sprawa, szczególnie wieczorem, kiedy stosujecie filtry na dzień, to żeby te filtry dobrze zmyć, to dwuetapowe oczyszczanie jest naprawdę świetne. Akurat tu nie przyniosłam żadnego olejku, ale chcę Wam pokazać właśnie dwa produkty, które są bardzo kojące wręcz dla skóry. I pierwsza marka to jest Fit Skin i to jest żel myjący do twarzy, to jest taka podmarka Sylveco. W ogóle mają przepiękne opakowanie, już Wam je pokazywałam. Bardzo delikatny żel, bardzo ładnie oczyszczający, nie dający uczucia ściągnięcia, nie podrażniający, nie wysuszający. I druga sprawa to jest delikatna pianka oczyszczająca z probiotykami i tym kompleksem Silka. I to jest pianka, która ma delikatnie oczyszczać Waszą skórę, która też jest taka kojąca wręcz, ma właśnie probiotyki, prebiotyki. To jest świetna sprawa, jeśli chodzi właśnie o skórę przy takich mocniejszych kuracjach. Tak samo przy takich kuracjach dermatologicznych i tak dalej. To są bardzo fajne składniki i bardzo dobrze regenerujące i takie kojące skórę. Tą piankę też Wam mega polecam, świetna sprawa. Ładnie też oczyszczam. Już to jest moje któreś opakowanie pianki z Bandy, ona naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Jako drugi etap tonik. I tutaj mam dwa świetne toniki Wam do pokazania też. Pierwszy to jest mleczny tonik z Bielendy i ja już Wam o nim mówiłam wiele razy. To jest tonik, to jest też już nie wiem, które moje opakowanie. Tonik, który działa dodatkowo nawilżająco, bardzo mocno pielęgnuje. To jest taki tonik z serum, dwa w jednym tak naprawdę. Świetna sprawa, nie na wacik, tylko na dłoń i wklepujecie w skórę twarzy. Z automatu czujecie takie ukojenie, nawilżenie. Jeżeli Wasza skóra jest ściągnięta, podrażniona, to nakładając ten tonik poczujecie od razu ulgę. Także naprawdę świetna, świetna sprawa. Oczywiście linki do wszystkich produktów macie na dole. I jeżeli macie zamiar włączyć właśnie jakiś mocniejszy kwas, mocniejsze stężenie retinolu, to warto w taki tonik, taki delikatny żel oczyszczający się zaopatrzyć, żeby ta pielęgnacja całością była kompletna. Bo niestety zdarza się, że dostaję od Was szczególnie na Instagramie takie wiadomości. Oczywiście Was bardzo zapraszam do kontaktu ze mną. Jak macie jakieś wątpliwości, to piszcie śmiało na Instagramie, czy tutaj na Instagramie Wam na pewno szybciej odpiszę, że czasami zdarza się coś takiego, że myślicie, że wprowadzicie jedną substancję i wszystko jest ekstra i cała Wasza skóra po prostu się przebuduje, zmieni i cały problem zniknie. I niestety tak nie jest. Oczywiście pojedyncze substancje, pojedyncze składniki wpływają super. Natomiast aby uzyskać jakiś efekt na skórze, często niestety będzie to powiązane i trochę w tej pielęgnacji trzeba pomieszać, bo wprowadzając mocny kwas, bardzo mocno złuszczający, taki bardzo agresywny czy mocne stężenie retinolu, które będzie powodowało przesuszanie skóry, i zostaniecie przy swoich starych nawykach, jeżeli nie nawilżałyście skóry odpowiednio, miałyście mocne oczyszczające preparaty i tak dalej, i zostaniecie przy tym i dołożycie te substancje, to więcej szkody niż pożytku niestety się tym wszystkim osiągnie. Dlatego tutaj warto pomyśleć o całej tej pielęgnacji, żeby sobie ją ładnie zbudować, żeby to wszystko ze sobą współgrało. I właśnie drugi tonik, który chcę Wam bardzo polecić, i to jest produkt, który naprawdę z całego serducha chcę Wam polecić, to jest prebiotyczny tonik pielęgnacyjny z marki Skintra. I to jest tonik, który jak dla mnie jest i serum, i kremem, i tonikiem, w ogóle wszystkim w jednym. Ja już Wam pokazuję, już Wam, jako o tym toniku, to ja już Wam trąbię od XX czasu. To jest tonik, ale zobaczcie, jaką on ma gęstą konsystencję. To jest takie,
mleczno-wodny serum, taka emulsja, który przepięknie nawilży, przepięknie regeneruje, odżywia tą skórę. No naprawdę to jest petarda i kupując naprawdę ten jeden produkt macie i tonik, i takie naprawdę fajnie nawilżające serum. Ja tutaj na noc na niego bym nałożyła, przy stosowaniu kwasu w retinolu, nałożyłabym na niego jeszcze jakiś krem. Natomiast na dzień Wam będzie solo, myślę, że ze spokojem wystarczą, przynajmniej jak macie cerę mieszaną tłustą, tylko to filtr i jesteście ustawione. Więc kupując jeden taki produkt, no też nie musicie mieć tylu innych, więc też na pewno finansowo to wychodzi lepiej niż kupować kilka produktów w tej samej cenie, a tu macie wszystko w jednym i naprawdę działa rewelacyjnie, bardzo, bardzo mocno koi tą skórę, regeneruje ją. Świetny, świetny produkt. I może teraz Wam pokażę takie też mocniejsze kremy i zacznę od tych kremów, bo w coś takiego też warto według mnie przy takiej mocnej, szczególnie mocnej, jeżeli stosujecie takie naprawdę mocno wysuszające, podrażniające substancje, one przynoszą super efekty. Ja sama teraz stosuję retinol w takim większym stężeniu i widzę genialne efekty, ale też delikatne złuszczanie. No to jeżeli chcecie sięgnąć po coś takiego, no to tutaj naprawdę warto zaopatrzyć się w taki okluzyjny krem, taki krem z ceramidami, z jakimiś składnikami bardzo łagodzącymi, taki naprawdę mocno, mocno nawilżający, taki wręcz opatrunek na skórę. I mam dla Was dwa takie kremy Wam do pokazania. I pierwszy to też jest z marki Fit Skin, okluzyjny krem do twarzy. I to jest krem, który, nie wiem czy tutaj na opakowaniu było właśnie opisane, że jest to krem zalecany po wszelkich zabiegach dermatologicznych, kosmetologicznych, przy właśnie jakichś takich kuracjach mocniejszych, kiedy stosujemy, kiedy chcemy zachować właśnie i zrobić taką regenerację, nawilżanie skóry, no to ten krem jest idealny, ma prosty skład, bogaty, on jest taki treściwszy. Natomiast powiem Wam, że ja go na przykład nakładam wieczorem i on sprawdza się naprawdę bardzo dobrze, mimo że mam cerę mieszaną, wcale się nie wyświecam, nie wytłuszczam, no bo w tym okresie takich kuracji właśnie nasza skóra potrzebuje czegoś takiego mocnego, nawilżającego i on jest świetny. Bardzo, bardzo Wam ten krem okluzyjny bardzo polecam, bo jest genialny. Naprawdę koi świetnie skórę, tak ją wycisza, uspokaja, genialnie nawilża, świetna sprawa. I drugi to jest Cosrx i to jest taki ceramidowy, komfortowy krem. On ma tutaj właśnie bardzo dużo składników, które mają nawilżać, regenerować, łagodzić podrażnienia, przyspieszać właśnie gojenie się skóry, przyspieszać regenerację tej skóry. W takiej tubie dosłownie jak maść wygląda. One konsystencją są dosyć do siebie zbliżone, podobne. I to też jest krem, który świetnie, świetnie się sprawdza na wszelkie właśnie takie podrażnienia. To są też bardzo fajne kremy, jeżeli przegniecie troszeczkę, bo czasami czy z kwasem, czy z retinolem, czasami nie jest tak trudno przegiąć, tym bardziej jeżeli gdzieś tam nie wytworzyłyśmy tolerancji na naszej skórze. No to jeżeli przegniecie, to też bardzo fajnie, czyli taką grubą warstwę takiego kremu na noc i jest to świetna, świetna regeneracja. I właśnie według mnie, jeżeli chcecie łączyć mocne substancje, to taki krem i delikatny preparat oczyszczający to jest coś, co powinnyście też koniecznie włączyć do swojej pielęgnacji, jeżeli tego wcześniej w domu nie miałyście. I teraz Wam pokażę bardzo fajne sera, bo tutaj stosując właśnie kwasy, retinol, jakieś takie mocne właśnie kuracje, bardzo fajnie wzbogacić swoją pielęgnację o sera. Sera nawilżające, łagodzące, właśnie wyciszające, tak samo jak i te kremy. I sera to jest świetna sprawa, żeby sobie właśnie podbić tą naszą pielęgnację jeszcze mocniej o substancje aktywne. Oczywiście pod te kremy możecie jeszcze dodatkowo też nałożyć sera. Jeżeli nie macie takich kremów, a macie na przykład takie serum, to możecie inne kremy podbijać serem. No serum to jest w ogóle jeden z moich ukochanych kosmetyków, serum, bo za pomocą serum jesteśmy w stanie zdziałać naprawdę bardzo, bardzo dużo i to serum zawsze gdzieś w tej pielęgnacji sobie wpleciemy, czy wieczorem, czy rano, zawsze jakaś alternatywa jest. I pierwsze serum bardzo fajne to jest serum regenerujące strukturę skóry. I to jest serum z ceramidami, prebiotykiem oraz witaminą E z Basic Lab. I to jest serum, które naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze sprawdza się. Po pierwsze w sezonie grzewczym, kiedy Wasza skóra się będzie przesuszała, odwadniała. Jeżeli macie tego tendencję zimą, ono też będzie świetne. A tym bardziej przy wszelkiego rodzaju kuracjach, które powodują podrażnienie, złuszczanie skóry. Świetne, naprawdę świetne serum. Tak samo serum z trehalozą też jest bardzo fajne, też je bardzo lubię. Natomiast to faktycznie przy takich agresywnych kuracjach jest świetne. Ceramidy to jest świetny, świetny pomysł na właśnie włączenie do pielęgnacji przy takich kuracjach. I kolejne też z marki Fit Skin. Ta podmarka Sylveco naprawdę robi świetne produkty, bardzo fajne,
takim pod kątem właśnie i jesieni teraz, żeby tak nawilżać, regenerować tą skórę zimy też oczywiście, ale idealnie właśnie jak dla mnie przynajmniej do takich kuracji mocnych, że naprawdę widzicie Wam trzy aż kosmetyki z tej marki pokazałam, bo są świetne. I tutaj w tym serum nawilżającym macie ceramidy, betulinę, aminokwasy, betainę też, kwas hialuronowy, więc wszystkie takie substancje mocno regenerujące, przebudowujące właśnie tą strukturę skóry, pomagające jej się tam regenerować, nawilżające, wyciszające, świetne serum. To jest serum, które też możecie sobie włączyć do pielęgnacji dziennej, ono się na dzień też rewelacyjnie sprawdza, na przykład zamiast kremu, jeżeli chcecie, to możecie sobie je włączyć, bo ono też, widzicie, jest takie mleczne, troszeczkę bardziej gęste, więc ono Wam się też rewelacyjnie spisze, już Wam pokażę, bo to serum naprawdę jest takim bardziej ma konsystencję lekkiego kremu. O, zobaczcie, widzicie? O, i to jest jak dla mnie taki lekki krem i to się naprawdę rewelacyjnie sprawdza na dzień. One praktycznie nie pachną, te kosmetyki, więc rewelacyjna sprawa. On też zostawia taką bardzo fajną powłoczkę, idealną, żeby makijaż się Wam pięknie na tym trzymał, ale to absolutnie nie jest tłuste, to daje taki efekt satynowego matu. Przepiękny, naprawdę to serum też Wam na maksa polecam, bo świetnie się sprawdza, a nie są to drogie kosmetyki. Kolejne bardzo fajne serum z Greek and Gorgeous i to jest serum z 5 formami kwasu hialuronowego. No i to jest też petarda. To jest serum, które takie serum z kwasem hialuronowym to warto, aby każdy w domu miał, bo zawsze możecie sobie nim pomóc i super się to sprawdza. No tutaj nawet zużycie Wam całkiem sporo tego serum. I serum hialuronowe możecie pod maski stosować, możecie stosować pod kremy, możecie stosować samodzielnie, chociaż ja tak średnio lubię uczuć się po samodzielnym kwasie hialuronowym. Ale jakby super się też trzyma na ten makijaż, to też naprawdę może być bardzo, bardzo fajną bazą pod makijaż. No, no możecie naprawdę kombinować bardzo dużo z kwasem hialuronowym i tu macie aż 5 jego form. Więc i będzie taka fajna warstwa i zewnętrzna i on będzie też troszeczkę głębiej wnikał. Świetna sprawa pod tym kątem. I też to serum, które ja bardzo polubiłam i to jest z 3 formami chyba kwasu hialuronowego i z ceramidami. I to jest serum z Cosrxa. Ja już Wam to serum kiedyś pokazywałam, znaczy tutaj część tych kosmetyków już Wam pokazywałam i to jest serum o bardzo fajnej, takiej jedwabistej konsystencji. Ono jest takie delikatnie mleczne, świetne uczucie zostawia na skórze, takiej satyny, bardzo, bardzo fajne, no przepiękne, w ogóle super jest to opakowanie. I to serum Wam też czystym serduchem polecam. Jeżeli chodzi o pielęgnację dzienną, nie wzięłam kurczę tutaj, ale oczywiście przy takich mocnych kuracjach koniecznie stosujemy filtr SPF i to poniżej 50 ja bym nie schodziła, no ewentualnie 30, bo tam aż takiej dużej różnicy nie ma, ale no to już i tak lepiej kupić tą 50, bo cenowo one zazwyczaj stoją podobnie, więc filtry 30, 50 ochroniające przed promieniowaniem UVA i oczywiście UVB, bardzo fajnie jakby miał ochronę przed niebieskim, to taka wiecie, już małe zboczenie, natomiast UVA, UVB to jest konieczność. Więc no raczej większość teraz chyba producentów właśnie takie filtry robi, także patrzy, żeby ten filtr był dobry jakościowo, bo kiedy nasza skóra jest, złuszcza się, kiedy jest podrażniona przez te wszystkie mocne substancje, no to niestety dużo łatwiej mogą powstać podrażnienia, wiele tych substancji jest fotouczulających, także filtry koniecznie. I chcę Wam pokazać bardzo fajny krem też, który ja już mam chyba drugie opakowanie, jak nie trzecie, ale nie, chyba to jest moje drugie opakowanie. Dermalogica i to jest taki krem nawilżający do cery tłustej i mieszanej. Świetne, świetne nawilżenie daje. Dodatkowo zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Ten skład pod tym kątem jest bardzo fajnie tu dobrany. To jest lekka konsystencja, ale bardzo ładnie nawilżająca. I to jest akurat to mniejsze opakowanie. Na stronie Cosibelli macie mniejsze i większe opakowania. Także możecie sobie wybrać, co tam chcecie. Tu już widzę, że mam mniej niż połowę nawet tego kosmetyku. Ale naprawdę jest to też świetny krem na dzień. Jeżeli szukacie fajnego kremu na dzień, to jak najbardziej tą Dermalogicę Wam polecam. Natomiast to serum też się bardzo fajnie sprawdzi, jeżeli chodzi o kosmetyk taki poranny, na dzień nawilżający. Bo pamiętajcie, że przy takich kuracjach musicie też zwrócić uwagę na tą poranną pielęgnację, żeby ona na dzień też była taka nawilżająca. Tym bardziej, że często ląduje jakiś podkład, puder, to są rzeczy obsuszające często. Więc tutaj, żeby też te skórki nie były podkreślone, no bo niestety przy takich mocnych kuracjach gdzieś te skórki mogą się pojawić suche, no to żeby też ten makijaż ładnie wyglądał, no to podstawą będzie tutaj konkretna pielęgnacja z konkretnym nawilżaniem. I to są kosmetyki, które Wam fajnie nawilżą skórę, a nie będą jej przetłuszczały, nie będą jej przeciążały, nie będziecie się strasznie świeciły używając tych kosmetyków, a zapewnicie tej skórze odpowiednie
nawilżenie. I to tyle. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Starałam Wam się tutaj przedstawić różne kosmetyki, troszeczkę je pogrupować, troszeczkę Wam opowiedzieć, jak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że wyciągnęłyście coś z tego filmu. Dajcie znać, jak wygląda Wasza pielęgnacja przy takich mocniejszych składnikach aktywnych. Dajcie znać, czy zmieniłyście troszeczkę pielęgnację, stosując takie aktywne składniki, żeby jednak tą skórę bardzo mocno regenerować i nawilżać też. Także czekam na Wasze komentarze.